Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Wehikuł Wyobraźni. Czy interesujecie się Państwo reinkarnacją? Czy ciekawi Państwa taka koncepcja? Z głosów, które pojawiają się w komentarzach pod kolejnymi filmami, wnioskuję, że owszem, owszem tak. Spora liczba słuchaczy uznaje ten temat nie tylko za interesujący, ale również za bardzo ważny. Jeśli chodzi o mnie, Muszę przyznać, że mnie ów temat pasjonuje. Być może jest to tęsknota, naturalna zresztą, za tym, żeby powiedzenie non omnis moriar okazało się prawdą. A być może więcej w tym ciekawości. A może fascynacji po rozmowach z ludźmi, którzy ponoć, no nie wchodząc w szczegóły, otarli się o takie zjawisko. Nie wiem. Nigdy nie byłem dobry w autoanalizie swoich fascynacji. Przez długi czas wydawało mi się, że o reinkarnacji trudno powiedzieć coś nowego. Ostatecznie temat ten obecny jest nie tylko na YouTube, ale też w bogatej literaturze. Powiedziałem, że wydawało mi się tak. Czasami żyjecie Państwo w głębokim przekonaniu. Że coś już jest poukładane w waszym życiu i że wiecie już wystarczająco dużo. Często jest to zresztą prawda, ale czasami pojawia się, pojawia się taki moment, że natrafiacie na tekst, który nie jest być może zupełnie nowy, nie zawiera miliona nowych informacji, ale, ale jego najważniejszą cechą jest to, że w przejrzysty sposób zestawia pewne fakty i czyni je przez to bardziej wyraźnymi, jakby bardziej namacalnymi. Dla mnie takim momentem było natrafienie w sieci na artykuł w czasopiśmie Indian Journal of Psychiatry. To jest oficjalny periodyk Indian Psychiatric Society. Artykuł, o którym wspomniałem, nosi tytuł The Mystery of Reincarnation, tajemnica reinkarnacji, i ma trzech autorów. Wymieniam ich w kolejności przytoczonej w tekście. Ani Kumar, Maisore Nagaraj, Rewisz, na Naniegowda i S.M. Purushotama. Ja nie wiem, czy ja w tej chwili nie kaleczę tych nazwisk, bo wiecie, Państwo, translacja na angielski. Z języka indyjskiego, a teraz jeszcze czytam to w języku polskim. Nie wiem, czy wyżej wymienieni nazywają się tak, jak ich nazwałem. Jakby ktoś z Państwa był zainteresowany, to pod filmem znajdziecie Państwo link do tego artykułu. Znajdziecie Państwo również bibliografię. Puryści językowi mogą mnie zdecydowanie poprawiać. Nawet będę wdzięczny. Całość artykułu powstała w katedrze psychiatrii Mysore Medical College and Research Institute w Mysore Karnataka, Indie. Zapraszam Państwa dzisiaj do zgłębienia tego artykułu. Będę go obszernie cytował, a w miejscach niejasnych uzupełniał informacje pominięte przez autorów pominięte, jak sądzę, ze względu na specyfikę kulturową. Ostatecznie żyją oni w Indiach, a tam pewnych spraw po prostu nie trzeba tłumaczyć. Zacznijmy od wstępu. Jedną z tajemnic zaprzątających ludzki umysł od zarania ludzkości jest koncepcja reinkarnacji. Słowo to wywodzi się z łaciny i dosłownie oznacza ponownie przyjąć ciało, albo bardziej dokładnie przybrać cielesne fizyczne ciało. Chodzi o zwrot łaciński re in caro kamis. Dla nas najczęściej w potocznym języku słowo to oznacza ponowne wcielenie. Rozważania na temat reinkarnacji pojawiły się w tradycjach filozoficznych Indii oraz Grecji od około szóstego wieku przed naszą erą. W tym miejscu przypomnę Państwu mój podcast w playliście Machina Filozoficzna, podcast o sekcie. Pitagorejczyków. To oni, między innymi, wierzyli w metampsychozę, czyli wędrówkę dusz. A teraz wróćmy do artykułu. Czym właściwie jest reinkarnacja? Jak opisać to najprościej? Reinkarnacja oznacza, według ogólnie przyjętego przekonania, że opuszczając jedno życie, wkraczamy w drugie, a ma to na celu chociażby rozwój duszy. Wzrost duchowy i tym podobne. Koncepcje są różne. Często owa dusza może przybrać postać ludzką, ale może również otulić się powłoką zwierzęcą lub nawet roślinną, a wszystko to w zależności od moralnej jakości poprzedniego życia. Doktryna ta jest główną zasadą religii indyjskiej oraz greckiej. Reinkarnacja oznacza, przeważnie, ale nie zawsze, że osoba pozostanie zasadniczo taka sama, chociaż obejmuje nowe ciało. Cóż jeszcze dodać z rzeczy ogólnych, które pojawiają się we wstępie artykułu? Może powtórzę to, że reinkarnacja jest znana pod innymi terminami, takimi jak odrodzenie, metampsychoza, to w Grecji, transmigracja, to taki angielski odpowiednik metampsychozy, ujednoznacznienie, palingeneza, no, Pewno znalazłoby się jeszcze sporo innych określeń. Indyjscy badacze podają też pewien obrazowy przykład dla ludzi sceptycznych. To przykład dla tych wszystkich, którzy lubią stwierdzić: Reinkarnacja to bzdura, bo to byłoby bez sensu. Pozostawiam bez komentarza frazę bez sensu i zacytuję przykład z artykułu. Biochemik lub lekarz powiedziałby nam, że poszczególne komórki w naszym organizmie mają ograniczoną długość życia. Od dni do tygodni, a nawet kilku lat. Korzystając z wyrafinowanych metod datowania metodą węgla C14, dr Friesen i jego zespół badaczy z Instytutu Karolinska w Sztokholmie, w Szwecji, Otóż ten zespół badaczy zajmujący się komórkami macierzystymi odkrył, że średni wiek komórek w organizmie dorosłego człowieka to od 7 do 10 lat. Biorąc to pod uwagę, powiem oczywistą oczywistość. Wraz z wiekiem komórki naszego organizmu regularnie się wymieniają, i dlatego mamy stale zmieniające się ciało. Jednak nasza świadomość tego, kim jesteśmy, Pozostaje niezmienna. Nasza identyfikacja samych siebie, czynnik, no nazwijmy go świadomością swojego ja, wszystko to pozostaje stałe i niezmienne. Nawet jeśli na przestrzeni lat pojawią się zmiany w naszych upodobaniach, w naszych antypatiach, a nawet w sposobie myślenia, zawsze wiemy, kim jesteśmy w sensie. No, takiej pewnej osobistej ciągłości lub osobistego istnienia. Można tu doszukiwać się podobieństwa z ideą reinkarnacji. Po prostu nasza świadomość jest niezmienna, czyli nieśmiertelna i podróżuje w czasie przez wiele zmieniających się ciał. Oto takie racjonalne wyjaśnienie reinkarnacji. A my teraz spróbujmy zrozumieć, co różne religie. Mają do powiedzenia na temat wędrówki duszy i jak na te problemy patrzą autorzy artykułu: Hinduizm: Reinkarnacja to religijne lub filozoficzne przekonanie, że dusza lub duch po śmierci biologicznej rozpoczyna nowe życie w nowym ciele ciele, które może być ludzkie, ale równie dobrze zwierzęce. To w zależności od moralnej jakości działań z poprzedniego życia. Cały uniwersalny proces, który powoduje cykl śmierci i odrodzenia, rządzony jest przez karmę i nazywany, nazywany jest samsarą. Tu dodam, że jeśli ktoś wypowiada to słowo przez N, samsara, to nie popełnia błędu. Samsara to termin wspólny dla hinduizmu, Dżinizmu i buddyzmu. Termin ten dosłownie oznacza nieustanne wędrowanie, czyli kołowrót narodzin i śmierci. To cykl reinkarnacji, któremu od niezmierzonego czasu podlegają wszystkie żywe istoty, włącznie z istotami boskimi, dewami. Po każdym kolejnym wcieleniu, następne jest wybierane. W zależności od nagromadzonej karmy. W buddyzmie wyzwolenie z sansary następuje dzięki kroczeniu szlachetną ośmioraką ścieżką, która prowadzi do nirwany. Ale o tym później, teraz jesteśmy wszak przy hinduizmie. Kilka wyjaśnień. Otóż filozoficzne wyjaśnienie karmy różni się pomiędzy różnymi tradycjami religijnymi, ale główna idea głosi, Rzeczyny tworzą przyszłe doświadczenia, i przez to każdy jest odpowiedzialny za własne życie: cierpienie oraz szczęście, jakie sprowadza na siebie oraz innych. Bo karma to działanie, które może być dobre lub złe, w zależności od rodzaju karmy, którą ktoś wciela w życie więc w zależności od tej karmy wybiera swoje kolejne narodziny. Na przykład, jeśli ktoś wykonał wiele boskiej służby i w chwili śmierci pragnie pełnić jeszcze więcej, jego dusza wybiera rodzinę, która wspiera owo pragnienie i w niej doświadcza ponownych narodzin. I przypomnę tu, według hinduizmu, nawet dewy, bogowie, mogą również umrzeć i narodzić się na nowo. Z tym, że tutaj termin reinkarnacja. Nie do końca ma zastosowanie. Wisznu znany jest na przykład ze swoich dziesięciu inkarnacji, Awatara. Tak, Awatara to dziesięć głównych awatarów Wisznu, głównego boga hinduizmu. Mówi się, że Wisznu zstępuje w postaci awatara, aby przywracać kosmiczny porządek. Słowo Dasawatara pochodzi od Dasia, co oznacza dziesięć, i awatara, co z, z grubsza odpowiada inkarnacji. Tak dla porządku dodam, że lista owych awatarów Wisznu różni się w zależności od sekty i regionu, a różni się szczególnie, jeśli chodzi o włączenie Balaramy, brata Krishny lub Buddy. I dlatego nie można przytoczyć jakiejś głównej, podstawowej listy która byłaby niekontrowersyjna i pełniła rolę standardu. W hinduizmie, w świętej księdze Rigweda, najstarszym zachowanym tekście indoaryjskim, pojawiają się liczne wzmianki o ponownych narodzinach. Jeden z wersetów głosi Nie spalaj go, nie spalaj go całkowicie, Agni. Niech jego ciało i skóra nie zostaną rozproszone. O, Jatavedowie! Kiedy już dorośniecie, wyślijcie go w drogę do ojców. Niech wasz płomień, wasz jaśniejący blask spali go, o Jatavedowie. Zanieście tego człowieka do krainy pobożnych. Jeszcze raz, o Agni, poślij do ojców tego, który ofiarowany w tobie idzie naszymi ofiarami odziany w nowe życie. Pozwól mu pomnożyć swoje potomstwo. Niech przyłączy się do ciał Jatavedów. Dżataweda, dżatawedowie, Agni. No tu należy się Państwu małe wyjaśnienie. Otóż wspomniany Bóg Agni, wedyjski Bóg ognia, ma trzy formy. Formę niebiańską, to ogień słońca i gwiazd. Formę powietrzną, błyskawica i siła życiowa roślinności, zwana na przykład zarodkiem wód. Oraz formę ziemską, to na przykład ogień ołtarzowy podczas nabożeństwa. W tym schemacie słowo jatawedowie reprezentuje klasę ziemskich ogni. To jest ogień w palenisku, ogień w piecu i itd. Ale w szczególności jata reprezentują Agni jako ogień ołtarzowy. A w ogóle powinno się mówić jata a nie jata ale nie wiem jak mam utworzyć zrozumiały w języku polskim rzeczownik masowy. Idźmy dalej. Księga Bhagavad Gita stwierdza, Nigdy nie było czasu, żebym nie istniał. Ani ja, ani ty, ani wszyscy ci królowie, ani w przyszłości nikt z nas nie przestanie istnieć. Tak jak wcielona dusza nieustannie przechodzi w tym ciele, od dzieciństwa poprzez młodość, aż do starości. Podobnie w chwili śmierci przechodzi do innego ciała. Osoba trzeźwa. Nie jest zdumiona taką zmianą. Jest w tej księdze jeszcze jeden ciekawy fragment. Znoszone szaty zrzuca się z ciała. Zużyte ciała są zrzucane przez mieszkańca ciała. Mieszkaniec bierze nowe ciała niczym szmaty. Według hinduskiego mędrca Adi Shankaraharii świat, w takim sensie w jakim go zwykle rozumiemy, jest jak sen, ulotny i złudny. Uwięzienie w samsarze cyklu narodzin i śmierci jest wynikiem nieznajomości prawdziwej natury naszego istnienia. To właśnie nieznajomość mechanizmu, a właściwie avidia, czyli niewystarczająco refleksyjna postawa wobec rzeczywistości, ugruntowuje człowieka w pragnieniach i wiecznym łańcuchu reinkarnacji. Idea ta jest ściśle powiązana z działaniem. Karmu, koncepcją po raz pierwszy zapisaną w Upanishadach. Każda akcja ma reakcję, a siła determinuje następne wcielenie. Odradzamy się poprzez pragnienie. Osoba pragnie narodzić się, ponieważ chce cieszyć się ciałem, który nigdy nie przyniesie głębokiego, trwałego szczęścia ani pokoju. Po wielu narodzinach każdy człowiek staje się niezadowolony i zaczyna poszukiwać wyższych form szczęścia poprzez doświadczenie duchowe. Kiedy po praktyce duchowej osoba uświadomi sobie, że prawdziwym ja jest nieśmiertelna dusza, a nie ciało czy ego, wszelkie pragnienia przyjemności świata znikną, ponieważ będą wydawać się dłe w porównaniu z duchową anandą. Ananda to w hinduizmie stan szczęścia, niezależnego od warunków zewnętrznych. Kiedy znikną wszelkie pragnienia, osoba nie narodzi się na nowo. Kiedy w ten sposób cykl odrodzenia dobiega końca, mówi się, że dana osoba osiągnęła wyzwolenie, moksze. Szkoły hinduistyczne zgadzają się, że oznacza to wygaśnięcie doczesnych pragnień. I uwolnienie się od cyklu narodzin i śmierci. Chociaż dokładna definicja owego stanu bywa różna, naprawdę różna. Zwolennicy szkoły Advaita Vedanta wierzą, że spędzą wieczność pochłonięci doskonałym spokojem i szczęściem, które wynikają z uświadomienia sobie, że całe istnienie jest jednym Brahmanem, którego częścią jest dusza. W hinduizmie brahman to absolut, najwyższy, osobowy, posiadający cechę wieczności. Natomiast przedstawiciele szkoły Dawajta odprawiają kult, aby spędzić wieczność w świecie duchowym lub niebie, loka, w błogosławionym towarzystwie istoty najwyższej. Dżinizm Dżinizm jest historycznie związany z tradycją śramany, żyjącego z jałmużny indyjskiego ascety, który odsunął się od świata, aby przy wykorzystaniu praktyk jogicznych uspokoić umysł i podjąć próbę zgłębienia natury rzeczywistości. Z tradycją śramany wiążą się najwcześniejsze wzmianki o reinkarnacji. W dzienizmie dusza i materia są uważane za wieczne. Więcej niestwarzalne, niestworzone, istniejące od zawsze wieczne. Istnieje ciągła interakcja pomiędzy nimi, skutkująca zdumiewającymi kosmicznymi manifestacjami w otaczających nas sferach materialnych, ale także psychicznych i emocjonalnych. Doprowadziło to do, do teorii transmigracji i odrodzenia. Podstawowym postulatem filozofii dżinizmu są zmiany, ale nie całkowite unicestwienie ducha i materii. Dlatego życie, jakie znamy teraz, po śmierci przechodzi do innej formy życia, opartej na zaletach i wadach, które zgromadziło we wcześniejszym życiu. Ścieżką do zostania duszą najwyższą jest praktykowanie, niestosowania przemocy. I bycie prawdomównym. Karma stanowi centralną i podstawową część wiary dżynizmu oraz jest ściśle powiązana z innymi koncepcjami filozoficznymi, takimi jak no, między innymi reinkarnacja, wyzwolenie, niestosowanie przemocy i nieprzywiązywanie się do spraw tego świata. Uważa się, że wszelkie ludzkie działania mają konsekwencje. Niektóre z nich są natychmiastowe, inne opóźnione i sięgające nawet przyszłych wcieleń. Zatem doktryny o karmie nie rozważa się jedynie w odniesieniu do jednego życia, ale także w odniesieniu zarówno do przyszłych inkarnacji, jak i przeszłych wcieleń. Karma jest źródłem narodzin i śmierci. Dusze związane karmą krążą w kółko w cyklu istnienia. Wszelkie cierpienie i przyjemności, których dusza może doświadczać w swoim życiu, wynikają z wyborów dokonanych w przeszłości. W wyniku tej doktryny dżinizm przypisuje najwyższą wagę czystemu myśleniu i moralnemu postępowaniu. Teksty dżinistyczne postulują cztery gati czyli stany istnienia lub kategorie narodzin, w obrębie których dusza transmigruje. Cztery gati to półbogowie, manusaja – ludzie, naraki – istoty piekielne i tyriancha – zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy. Czterem gati odpowiadają cztery krainy lub poziomy zamieszkania w pionowo podzielonym wszechświecie. Półbogowie zajmują wyższe poziomy, na których położone są niebiosa. Ludzie, rośliny i zwierzęta zajmują średnie poziomy, a istoty piekielne zajmują niższe. Tam znajduje się siedem piekieł. W zależności od swojej karmy, dusza transmigruje i reinkarnuje w ramach tej kosmologii przeznaczeń. Cztery główne przeznaczenia są dalej podzielone na podkategorie, i jeszcze mniejsze podkategorie. W sumie teksty dżinistyczne mówią o cyklu 8,4 miliona przeznaczeń narodzin, w których dusze odnajdują się raz za razem, krążąc samsarze. W dżinizmie Bóg nie ma żadnej roli do odegrania w losie jednostki. Osobistego przeznaczenia nie postrzega się jako konsekwencji jakiegokolwiek systemu nagród lub kar. Ale raczej jako wynik własnej, osobistej karmy, brutalne czyny, zabijanie stworzeń posiadających pięć narządów zmysłów, jedzenie ryb itd. itd. prowadzi do odrodzenia się w piekle. Oszustwo i fałsz prowadzą do odrodzenia się w świecie zwierząt i roślin. Natomiast dobroć, współczucie, pokorny charakter to wszystko skutkuje narodzinami człowieka. Podczas gdy wyrzeczenia oraz składanie i dotrzymywanie ślubów prowadzą do ponownych narodzin w niebie, każda dusza jest zatem odpowiedzialna za swoje własne położenie, a także za swoje zbawienie. Buddyzm Buddyjska koncepcja reinkarnacji różni się od innych tym, że nie ma wiecznej duszy, ducha ani ja. Jest jedynie strumień świadomości, który łączy życie z życiem. Rzeczywisty proces zmiany jednego życia w drugie nazywany jest punarbhava lub punabhava, co dosłownie oznacza ponowne stawanie się lub krócej bhava – stawanie się. Wczesne teksty buddyjskie omawiają techniki przypominania sobie poprzednich wcieleń. Techniki oparte na rozwoju wysokiego poziomu koncentracji medytacyjnej. Buddha przestrzegał, że owo doświadczenie może wprowadzić w błąd i należy je interpretować bardzo ostrożnie. Nauczał odrębnej koncepcji odrodzenia, ograniczonej koncepcją anatta, zgodnie z którą nie ma nieredukowalnego ja łączącego poszczególne życia. W doktrynie buddyjskiej Ewoulująca świadomość lub strumień świadomości po śmierci staje się jedną z przyczyn prowadzących do powstania nowego skupienia. Po śmierci jednej osobowości powstaje nowa, podobnie jak płomień umierającej świecy może zapalić płomień innej. Świadomość nowej osoby nie jest identyczna, ale nie jest też całkowicie różna od świadomości zmarłego. Obie te świadomości tworzą coś w rodzaju kontinuum, kontinuum przyczynowego, rodzaj strumienia. Transmigracja jest efektem karmy, ale może być również efektem działania wolicjonalnego. Podstawową przyczyną kolejnych wcieleń jest trwanie świadomości w niewiedzy. Kiedy niewiedza zostaje wykorzeniona, odrodzenie ustaje. Medytacja vipassana Skupia uwagę na stanach umysłu bez wtrącania się, na przykład w osądzanie. Obserwacja ujawnia każdą chwilę jako doświadczenie indywidualnego stanu umysłu, takiego jak myśl, wspomnienie, uczucie lub percepcja, które pojawiają się, istnieją, a potem znikają. Ogranicza to siłę pożądania która zgodnie z drugą szlachetną prawdą buddyzmu jest przyczyną cierpienia. Chodzi o to, aby doprowadzić do nirwany. W buddyzmie nirwana to stan wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci, czyli samsary. Osoba, która osiągnęła stan nirwany ma być wyzwolona od cierpienia i przyczyn cierpienia, ponieważ usunęła niewiedzę. Niewiedzę, która jest źródłem cierpienia. I to wszystko, Doprowadza do sytuacji, której po śmierci takiej osoby nie dochodzi do kolejnego wcielenia. Sikhizm Sikhizm głosi ścieżkę Bahakti prowadzącą do zbawienia. Sikhowie wierzą, że dusza przechodzi z jednego ciała do drugiego aż do wyzwolenia. Jeśli będziemy wykonywać dobre uczynki i działania oraz będziemy pamiętać o Stwórcy, to osiągniemy lepsze życie. Natomiast jeśli będziemy wykonywać złe uczynki i grzeszne uczynki, będziemy inkarnować no, w niższych formach życia. Niech Bóg przebaczy zło i nas uwolni, głoszą Sikowie. Ale jeśli tak się nie stanie, to reinkarnacja następuje zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Co ważne, w sikhizmie nie powoduje to powstawania żadnych kast ani zasadniczych różnic pomiędzy ludźmi. Islam. Wszystkie główne religie monoteistyczne świata odrzucają reinkarnację. Jest to bowiem sprzeczne z ich podstawowymi naukami o skończonym życiu człowieka, na podstawie którego jest on osądzany i odpowiednio nagradzany lub karany. Jeśli człowiek miałby przejść przez wiele żyć, to po którym z nich miałby być sądzony? Po pierwszym, po ostatnim? Biorąc to pod uwagę, Koran odrzuca koncepcję reinkarnacji, chociaż głosi istnienie duszy. Podstawową wiarą w islamie jest to, że na Ziemi są tylko jedne narodziny. Dzień sądu ostatecznego nadchodzi po śmierci i każdy zostanie osądzony raz. Na zawsze. A wtedy trzeba pójść do piekła lub zjednoczyć się z Bogiem. Jednak idea reinkarnacji była akceptowana przez kilka sekt muzułmańskich, szczególnie przez sektę szyicką Gulat. Tak, na marginesie, słowo Gulat z arabskiego oznacza dosłownie ekstremiści albo, no, nie wiem czy takie słowo jest w języku polskim, przesadzacze od tego, że przesadzają. Gulat. Byli gałęzią wczesnych szyitów. Reinkarnacja była akceptowana również przez szeroką gamę nieistniejących już dzisiaj sekt szyickich, które działały w Kufie w Dolnej Mezopotamii w wieku 8 i 9 naszej ery. Są też inne sekty w świecie muzułmańskim, które trochę flirtują z reinkarnacją, na przykład Druzowie. Wróćmy jeszcze na chwilę do Gulat. Gulat Shia uważa swoich założycieli za w pewnym sensie boskie inkarnacje. Historycznie rzecz biorąc, południowoazjatycy Ismailis co roku śpiewali pieśni, z których jedna była poświęcona grzechom popełnionym w poprzednich wcieleniach. Co więcej, Shanan ibn Salaman ibn Muhammad, znany również jako Rashid al-Din Sinan, Żyjący w latach 1162-1192 uznawał wędrówkę dusz za rodzaj dogmatu. Warto również zainteresować się postacią Muhammada, Rahema, Bawa, Muhai i który zmarł 8 grudnia 1986 roku. Człowiek ten znany był również jako Bawa. W pismach, owego mistyka sufickiego ze Sri Lanki, można również odnaleźć nawiązania do reinkarnacji. Judaizm. Reinkarnacja nie jest istotną zasadą tradycyjnego judaizmu. Nie ma o nim wzmianki w Tanach, Biblia hebrajska, klasycznych dziełach rabinicznych, Mishnie i Talmudzie, ani w trzynastu zasadach wiary Maimonidesa. Średniowieczni żydowscy filozofowie racjonalistyczni omawiali tę kwestię, ale co do zasady ją odrzucali. Jednakże żydowskie teksty mistyczne, kabała chociażby, począwszy od ich klasycznego średniowiecznego kanonu, uczą wiary w Gilgula, w Gilgula Neshamota, po hebrajsku metampsychoza dusz, dosłownie cykl duszy. Inne niehasyckie ortodoksyjne grupy Żydów, choć nie kładą dużego nacisku na reinkarnację, uznają ją za ważną naukę. Niejaki Izak Luria, rabin i kabbalista w XVI wieku po raz pierwszy umieścił tę kwestię w centrum swojego nowego mistycznego sformułowania swojej nowej mistycznej nauki i zalecał identyfikację reinkarnacji historycznych postaci żydowskich. Chrześcijaństwo. Główne wyznania chrześcijańskie odrzucają koncepcję reinkarnacji. Chrześcijanie wierzą, że kiedy człowiek umiera, to jego dusza, powiedzmy to najprościej, śpi w grobie wraz z ciałem. Ten sen duszy trwać ma aż do czasu, w bardzo, bardzo odległej przyszłości czasu zwanego dniem ostatnim lub sądem ostatecznym. Ale w Biblii niektórzy dopatrują się dowodów na to, że reinkarnacja była rozważana bardzo poważnie i że sam Jezus nauczał o reinkarnacji. Jednakże we wczesnej historii chrześcijaństwa doszło do rozłamu rozłamu dotyczącego rozumienia słów samego Jezusa. Chodziło o to, czy był on człowiekiem, który stał się Bogiem, czy był Bogiem, który urodził się jako człowiek. Walka toczyła się pomiędzy kościołem założonym przez Pawła w Rzymie, a pozostałościami kościoła jerozolimskiego, które uciekły do Egiptu po napaści Rzymu na Izrael w 70. roku naszej ery. Frakcja rzymska odrzucała preegzystencję i reinkarnację oraz wierzyła, że Jezus był Bogiem, który stał się człowiekiem. Frakcja jerozolimska skłonna była uznawać, że Jezus był człowiekiem, który osiągnął pojednanie między byciem człowiekiem i boskością, co ma być zresztą celem każdego człowieka celem pozwalającym uniknąć reinkarnacyjnego cyklu narodzin i śmierci oraz uzyskać życie wieczne. Jednak to przedstawiciele Rzymu wygrali bitwę polityczną. A ortodoksyjna definicja zmartwychwstania została zredukowana do zmartwychwstania określonego w artykule, w artykule, który omawiam, mało eleganckim zwrotem Nocy Żywych Trupów na końcu czasów. Warto jednak dodać, że istniały sekty chrześcijańskie, takie jak Bogomili i Katarzy, które uznawały reinkarnację za oczywistość. Wierzono w preegzystencję dusz oraz reinkarnację, która pełni funkcję odkupienia, czyli oczyszczenia z materii i wszelkich nieczystości. W tym oczyszczaniu się jednak człowiek podlega siłom, które walczą ze sobą. Człowiek jest narzędziem sił światłości oraz ciemności. Ale mimo wszystko może on odrzucić materię i wszelkie zło pana ciemności i zespolić się z Bogiem, jako zasadą miłości i dobra, a tym samym odkupić materię, przemienić ją i uduchowić. Były też inne wierzenia gnostyczne, określane jako manichejskie, a i dzisiaj pojawiają się ruchy określane jako neomanichejskie. Ostatnie badania wykazały, że niektórzy ludzie Zachodu akceptują ideę reinkarnacji. Są wśród nich niektórzy współcześni chrześcijanie, współcześni neopoganie, wyznawcy spirytyzmu, teozofowie i badacze filozofii ezoterycznych takich jak kabała. Wiara w reinkarnację jest szczególnie wysoka w krajach bałtyckich, przy czym Litwa ma najwyższy wskaźnik w całej Europie, 44%. W ankiecie przeprowadzonej przez Pew Forum w 2009 roku 24% Amerykańskich chrześcijan wyraziło wiarę w reinkarnację. Geddes McGregor, duchowny, episkopalny, emerytowany profesor filozofii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, członek Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureat kalifornijskiej nagrody literackiej, złoty medal w kategorii literatury faktu i pierwszy posiadacz nagrody katedry filozofii i religii imienia Rufusa Jonesa. Stwierdza w swojej książce Reinkarnacja w chrześcijaństwie, iż pewną nowością w myśli chrześcijańskiej jest doktryna, iż chrześcijaństwo i reinkarnacja nie wykluczają się wzajemnie. Nowe ruchy religijne. Najpierw powiedzmy sobie, czym są owe nowe ruchy religijne. Tym mianem określa się Wszelkie wspólnoty religijne lub grupy etyczne, duchowe, filozoficzne, które mają niedługą historię, to są grupy, które zajmują w sumie peryferyjne miejsce w dominującej na danym terenie kulturze religijnej. Nowe ruchy religijne mogą mieć zupełnie nowe pochodzenie, albo mogą stanowić część szerszej religii, takiej jak chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, w tym drugim przypadku będą się różnić od wcześniej istniejących wyznań. Istnieje kilka takich ruchów, w tym Towarzystwo Teozoficzne, Ekanar, Doświadczenia Światła i Dźwięku Boga, Scientologia, wyznawcy zgromadzeni wokół takich żyjących lub nieżyjących postaci jak Meher Baba, Sai Baba, Brahma, Kumaris, Osho. Wszystkie wymienione szkoły duchowe akceptują koncepcję reinkarnacji. Przyznają, z pewnymi różnicami, że celem reinkarnacji jest oczyszczenie duszy i zdobycie mądrości, aby owa dusza wyszła z cyklu narodzin i śmierci. Jedynym duchowym guru, który podał inne wyjaśnienie reinkarnacji, jest Osho. Osho mówi, że życie rodzi się, gdy egzystencja patrzy na siebie. Jednostka to świadomość zlokalizowana w ciele. Umysł jednostki istnieje jako zbiór wspomnień, zarówno dobrych, jak i złych. Oczywiście więcej jest złych wspomnień niż dobrych, ponieważ zawsze bardziej zapamiętujemy obelgi i krytykę niż pochwały. Pamięć to nic innego jak energia w bardzo subtelnej formie. Będąc energią, nie może zostać zniszczona nawet w chwili śmierci. Jest uwalniana w kosmos i rozpuszczana. Tak jak bogactwa przyciągają kolejne bogactwa, tak wspomnienia gromadzą się, byle tylko dostać się do w artykule jest napisane do innego łona no powiedzmy nieco konkretniej aby odrodzić się w innej osobie. Zatem, kiedy człowiek się rodzi, otrzymuje fragmenty wspomnień od bardzo wielu osób, dlatego nie może pamiętać swoich poprzednich narodzin. Niemniej jednak w wyjątkowych przypadkach, gdy noworodek otrzymuje cały system pamięci innej osoby, może z łatwością przypomnieć sobie swoje przeszłe narodziny, swoje przeszłe życie. Chociaż w rzeczywistości nie są to jego narodziny, jego życie poprzednie. Zatem w prawdziwym tego słowa znaczeniu osoba nie rodzi się na nowo. Jedynie jej wspomnienia, Wyrażają się innej osobie. Oświecona osoba nie rodzi się na nowo. To dlatego, że umysł nie zawiera żadnych wspomnień. Ani dobrych, ani złych. Taka osoba żyje chwilą po chwili. Nie przekazuje żadnych wspomnień ze swojego życia, dlatego, że nie przywiązuje wagi do żadnego z tych wydarzeń. To jest tak, jakby... Można by to porównać do... Ścieżki ryby w wodzie. Czy ona istnieje? Czy zostawia jakiś ślad? A możemy też odwołać się do ptaka na niebie. Ewidentnie podąża jakimś śladem, ale czy go pozostawia? Osoby oświecone nie pozostawiają po sobie żadnego śladu. Zatem, kiedy osoba oświecona umiera, nie istnieją żadne wspomnienia, żadne wspomnienia, które mogłyby zostać odebrane przez inne istoty. Zatem. Nie ma ponownych narodzin. Badania nad reinkarnacją. Theodor Flournoy był jednym z pierwszych, który zbadał twierdzenie o przywoływaniu przyszłych wcieleń. Zrobił to w trakcie swoich badań nad medium Ellen Smith, których wyniki opublikowane zostały w 1900 roku. W badaniach tych zdefiniował możliwość kryptomnezji w tego rodzaju relacjach. Karl Gustav Jung Mieszkający podobnie jak Flornoj w Szwajcarii, naśladował go również w swojej pracy magisterskiej, opartej na badaniach nad kryptomnezją w psychizmie. Później Jung podkreślił znaczenie trwałości pamięci i ego w psychologicznych badaniach nad reinkarnacją. Tu cytat. Ta koncepcja odrodzenia zakłada ciągłość osobowości, że można przynajmniej potencjalnie pamiętać, Iż przeżyło się poprzednie istnienia. Koniec cytatu. Psychiatra Ian Stevenson z Uniwersytetu Virginii jest autorytetem w dziedzinie badań naukowych nad reinkarnacją. Przeanalizował wiele raportów dotyczących małych dzieci, które twierdziły, że pamiętają poprzednie życie. Przeprowadził ponad 2500 studiów przypadków na przestrzeni 40 lat i opublikował 12 książek, w tym 20 przypadków sugerujących reinkarnację oraz where reincarnation and biology intersect. Stevenson metodycznie dokumentował zeznania każdego dziecka, a następnie identyfikował zmarłą osobę, z którą dziecko się identyfikowało, a także weryfikował fakty z życia zmarłej osoby, fakty, które odpowiadały pamięci dziecka. Dopasowywał także znamiona i wady wrodzone, do ran i blizn zmarłego, co weryfikował na podstawie dokumentacji medycznej, takiej jak chociażby zdjęcia z sekcji zwłok. Stevenson był sceptykiem, szukał alternatywnych dowodów i alternatywnych wyjaśnień. Uważał, że jego rygorystyczne metody wykluczają wszelkie możliwe, cudzysłów, normalne wyjaśnienia wspomnień dziecka. Eliminował zatem przypadki wątpliwe. Większość zgłoszonych przez Stevensona przypadków bo no powiedzmy, potwierdzonej, a w każdym razie nie zanegowanej reinkarnacji, miała swój początek w społeczeństwach Wschodu, gdzie dominujące religie często dopuszczały koncepcję reinkarnacji. Uwzględniając tego typu krytykę, Stevenson opublikował książkę na temat europejskich przypadków reinkarnacji. Starał się tym samym pokazać, że zjawisko reinkarnacji pojawia się na całym świecie, bez względu na kulturę, filozofię, religię. Inne osoby, które podjęły badania nad reinkarnacją, to Jim B. Tucker, Brian Weiss i Raymond Moody. Niektórzy sceptycy, jak na przykład Paul Edwards, przeanalizowali wiele z owych relacji i nazwali je, tu cytuję bezpośrednio z artykułu, anegdotami. W każdym razie nie traktowali ich poważnie. Sceptycy sugerowali, że twierdzenia o dowodach na reinkarnację wywodzą się z wybiórczego myślenia oraz fałszywych wspomnień. Wspomnień, które często wynikają z systemu wierzeń i podstawowych lęków. Nie mogą zatem być traktowane jako dowód empiryczny. Carl Sagan odniósł się do przykładów z badań Stevensona w swojej książce The Demon Hunted World. Przyznał wprawdzie, że są one przykładem starannie zebranych danych empirycznych, ale odrzucił reinkarnację jako wyjaśnienie tych historii. Sprzeciw wobec idei reinkarnacji bierze się między innymi stąd, że zdecydowana większość ludzi nie pamięta poprzednich wcieleń, a w współczesnej nauce nie jest znany żaden mechanizm który umożliwiałby osobowości przeżycie śmierci i podróż do innego ciała. To niby prawda, ale jakże wiele rzeczy nie jest jeszcze wiadomych naszej oficjalnej, wspaniałej nauce. Ian Stevenson poinformował, że wiarę w reinkarnację wyznają z różnicami w szczegółach wyznawcy prawie wszystkich głównych religii, z wyjątkiem chrześcijaństwa i islamu. A tak jak mówiłem, to też nie do końca prawda. Ponadto od 20 do 30% osób w krajach zachodnich, które mogą być nominalnymi chrześcijanami, również wierzy w reinkarnację. W badaniach przeprowadzonych w 1999 roku przez Waltera i Waterhouse'a dokonano przeglądu wcześniejszych danych na temat poziomu wiary w reinkarnację i przeprowadzono w Wielkiej Brytanii zestaw pogłębionych wywiadów wśród osób, które nie były związane z religiami opowiadającymi się za reinkarnacją. Autorzy badania podali, iż wykazały one, że około 1 piąta do 1 czwartej Europejczyków wierzy w reinkarnację, przynajmniej w pewnym stopniu. Bardzo podobne wyniki uzyskano również w USA. W Indiach na podobnej niwie działa Sadwant Pasricha, Profesor psychologii, autorytet w dziedzinie naukowych badań nad reinkarnacją. Pracował kiedyś jako asystent Ayana Stevensona, a jego metody badawcze są bardzo podobne do tych, które już przytaczałem. Dokumentuje on zeznania dzieci, następnie identyfikuje zmarłą osobę, którą pamięta dziecko, oraz weryfikuje fakty z życia zmarłej osoby, te fakty, które odpowiadają pamięci dziecka. Sadwant. Powiązał nawet znamiona dziecka z urazami fizycznymi lub deformacjami występującymi u zmarłej osoby. Przedstawił on także przypadki ksenoglosji, umiejętności mówienia innym językiem bez wcześniejszej jego nauki. W ciągu dwóch dekad zbadał ponad 500 takich przypadków. Wnioski. Jeśli reinkarnacja ma być badana z bezstronnego naukowego punktu widzenia, Konieczne jest przede wszystkim znalezienie sposobu na ominięcie takich nienaukowych barier, jak uprzedzenia religijne. Nie ma ani mocnych, obiektywnych dowodów, ani konkretnych metod badawczych, które mogłyby odkryć tajemnicę reinkarnacji. Jednak nie wszystko może być poznane przez ludzi przy ich obecnym stanie wiedzy, przy ich obecnym stanie umysłów oraz przy ich obecnym stanie inteligencji. Wiedza, umysły i inteligencja są bowiem znacznie, znacznie ograniczone. Jednak jedno jest bardzo, bardzo jasne. Największą słabością ludzkiego umysłu jest tworzenie koncepcji, które pasują do jego przekonań, a następnie wiara, że jest to prawda absolutna. Tymczasem niemal każda religia i niemal każdy nauczyciel duchowy różnią się poglądami na istnienie lub mechanizm odrodzeń. Logika podpowiada tymczasem, że prawd nie może być wiele. Wygląda więc na to, że prawda jest poza zasięgiem naszego umysłu. Być może jedynym sposobem, w jaki dowiemy się, jak jest i czy istnieje reinkarnacja, no jedynym sposobem jest nieunikniona śmierć. Jeśli wziąć to pod uwagę, to Rzeczywiście, wszyscy dowiemy się o tym, jak jest wcześniej lub później. I to tyle, proszę państwa. To był artykuł z Indian Journal of Psychiatry, który zafascynował mnie do tego stopnia, że postanowiłem go dla państwa omówić. Zafascynował, no właściwie bardziej uporządkował. Pewne niuanse dotyczące poszczególnych religii Dalekiego Wschodu, które z reinkarnacją są za pan brat. Ja zdaję sobie sprawę, że być może przekręciłem szereg nazwisk pochodzących z Dalekiego Wschodu, no ale jeśli brnie się przez kilka języków, no to tak zwana niewłaściwa wymowa jest czymś, co trafia się bardzo często, a mnie trafia się szczególnie często. Z góry Państwa za to wszystko przepraszam. Mam nadzieję przynajmniej, że nie przekręcałem tych nazwisk zbyt mocno. Zdaję sobie sprawę, zresztą autorzy artykułu bardzo mocno to podkreślali, że bogactwo, bogactwo dalekowschodniej kultury, odłamów poszczególnych religii jest tak wielkie, że takie krótkie omówienie siłą rzeczy Musi prowadzić do pewnych uogólnień, i zdaję sobie też sprawę, że w Polsce jest bardzo wiele osób, które tymi zagadnieniami się interesują, i one mogą poczuć się tymi uogólnieniami nieco dotknięte. Jeśli zatem chcielibyście Państwo uzupełnić jakieś twierdzenia z przytoczonego artykułu, wzbogacić przekaz, który przez indyjskich naukowców został podany, bardzo, bardzo do tego zachęcam. Myślę, że komentarze pod filmem są znakomitym miejscem. Jeśli ktoś z Państwa jest znawcą którejś z dalekowschodnich religii, to bardzo chętnie nawiążę kontakt już dzisiaj zapraszam do podzielenia się tą wiedzą na przykład w jednej z moich audycji. A teraz już pięknie, pięknie Państwu dziękuję i do usłyszenia. W kolejnym wehikule wyobraźni.